Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co dostają blogerki i vlogerki urodowe na różnego rodzaju eventach. Jak wiecie, ostatnio byłam w Warszawie na Meet Beauty. Była to konferencja dla największych vlogerów i blogerów urodowych. Zostałam na tą konferencję zaproszona i te kanały, które właśnie jury, że tak powiem, tej konferencji wybrało, te kanały właśnie dostały się na te wydarzenie i miały okazję uczestniczyć w różnych warsztatach, w różnych wykładach oraz też miały okazję otrzymać od sponsorów tej oto konferencji mnóstwo różnych produktów, które mamy do testowania. Ale nie bójcie się, produkty te nie są tylko dla mnie, są też również dla Was, więc koniecznie zostańcie ze mną do końca, aby dowiedzieć się, co takiego spośród tych wszystkich rzeczy jest dla Was. Także zaczynamy! Wiem o tym, że wiele z Was, ja też również kiedyś jako widz, zastanawiałam się zawsze, jak to jest, skąd te vlogerki i blogerki mają tyle różnych kosmetyków. My cały rok pracujemy na to, aby móc dostać zaproszenie na taką konferencję. To nie jest tak, że na taką konferencję dostają zaproszenie wszyscy lub kto popadnie. Więc akurat w tym przypadku było tak, że każda z nas miała skrzętnie przejrzany swój własny kanał przez, tak jak mówię, nazwijmy to tak roboczo, jury tej firmy, tej konferencji, tego wydarzenia. I dzięki temu właśnie, że cały rok skrupulatnie, ładnie i pracowicie właśnie się poświęcałyśmy swojej pracy na YouTubie lub na blogu, to dzięki temu właśnie mogłyśmy zostać zaproszone na skorzystanie z takich bezpłatnych wykładów oraz warsztatów i też bezpłatnie otrzymać różnego rodzaju upominki i produkty do testowania, bo głównie chodzi tutaj o to, abyśmy my, otrzymując te produkty, mogły się z nimi zapoznać, mogły je wytestować oraz mogły wyrazić recenzję, opinię i podzielić się z tą opinią z Wami na swoich właśnie mediach społecznościowych oraz w swojej działalności w internecie. To tak słowem wstępu, bo mnie to kiedyś interesowało, więc pomyślałam, że może Was również zainteresować. Jeżeli jesteście ciekawe, jak wyglądało na Meet Beauty i jak spędziłam właśnie ten weekend w Warszawie, kiedy to wydarzenie się odbywało, to zachęcam Was do spojrzenia tutaj, ponieważ tutaj odnoszę Was do daily vloga z tego weekendu, w którym właśnie ta konferencja się odbywała. Kolejność będzie totalnie przypadkowa. Nie będzie to tak, że jakaś firma tutaj nas zobowiązała do tego, że mamy coś pokazać w pierwszej kolejności, drugiej lub trzeciej lub po ilości rzeczy, które dostałyśmy. Absolutnie nie. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, więc po prostu pokażę Wam to w kolejności przypadkowej. I zacznę od firmy Glove. Jest to firma, która ma w swoim asortymencie głównie takie ręczniczki nakładane na dłoń, takiej mniej więcej wielkości. I ten ręczniczek jest jeszcze w opakowaniu, więc tego Wam niestety tak nie pokażę, ale może gdzieś uda mi się tutaj Wam wrzucić zdjęcie tego po rozpakowaniu. I jest to taki ręczniczek do oczyszczania twarzy. I możemy oczywiście nim wykonywać pełny demakijaż, jak i po prostu zmywać sobie twarz po demakijażu, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Można na niego nakładać żel myjący i później po prostu pocierać twarz. Można najzwyczajniej w świecie z wodą to zrobić, z mydłem, jak kto woli. Totalnie nie ma to znaczenia. Miałyśmy okazję widzieć, jak one wyglądają po rozpakowaniu oraz wysłuchać reprezentantki tej firmy, co miała na ten temat do powiedzenia. I powiem szczerze, że bardzo chętnie wytestuję ten produkt i myślę, że jak tylko go wytestuję, to bardzo chętnie zrobię Wam recenzję na jego temat, ponieważ myślę, że może być to produkt, który wiele z Was może zainteresować, ponieważ jak wiemy, podstawą porządnego demakijażu jest to, aby mieć dobrze oczyszczoną skórę, więc firma Glove tutaj idzie nam z pomocą. I przechodzimy dalej. Kolejna rzecz, która wpada mi w moje ręce, jest to torebeczka z Taupy. Mała, wielka pielęgnacja. Firma Taupa również właśnie wręczyła nam podarek, taki produkt, który będziemy mogły przetestować. I już pokazuję Wam, co to jest. Jest to BB krem upiększający, jest to krem na dzień, jest to krem lekki, do skóry wrażliwej, normalnej, mieszanej, z nierównomiernym kolorytem i właśnie ma on na celu wyrównywać ten koloryt, wygładzać, przeciwdziałać starzeniu i jest to całkowita nowość. Nie wiem, czy jest ona dostępna już w sklepach, ponieważ bardzo wiele produktów, które właśnie tam firmy nam pokazywały, były produktami, które jeszcze nawet na rynek kosmetyczny i pielęgnacyjny nie weszły, więc jestem bardzo ciekawa tego, jak ten produkt się będzie sprawdzał, a jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że kremy BB i kremy CC są bardzo bliskie mojemu sercu, więc Taupę również bardzo chętnie wytestuję. Także jest to kolejny produkt, który otrzymałyśmy. Następna firma, która uraczyła nas swoimi produktami do testowania, jest to firma Annabel Minerals. I ta firma dała nam głównie produkty, które są produktami do twarzy. Mam tutaj cztery takie produkty i za chwileczkę powiem Wam, co się znajduje w tych pudełeczkach. Firma Annabel Minerals zadbała o to, abyśmy mogły kompleksowo wytestować ich produkty, dlatego też
dali nam do testowania produkt, który jest podkładem mineralnym, matującym w kolorze Golden Fur i jest on w bardzo fajnych żółtych tonach. Także jest to naprawdę bardzo fajna opcja i on ma 4 gramy. Kolejna rzecz jest to róż mineralny w kolorze Rose i jest on taki dość zgaszony, bym powiedziała bardzo taki ostrożny kolor. Również produkt ten ma 4 gramy. Kolejna rzecz jest to puder rozświetlający i jest on również w takich bardziej szampańskich tonach i również ma on 4 gramy. Także są to 3 opakowania produktów do twarzy. No i pozostały produkt, który został, jest to cień mineralny w kolorze Vanilla, również ma bardzo fajne żółte tony, dlatego też może idealnie się nadać do tego, aby chociażby zmatowić sobie obszar pod łukiem brwiowym, wykonując codzienny makijaż lub po prostu jako cień taki główny na całą ruchomą powiekę. Także jest to bardzo fajne i ja powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać wytestowania produktów od Annabelle Minerals, ponieważ dużo już o nich słyszałam dobrego, a nigdy nie miałam jeszcze z ich produktami do czynienia. Także firmę Annabelle Minerals również mamy za sobą i przechodzimy dalej. Dalej mamy bardzo ciężką torbę i jest to torba z waksa, czy z Filomaxa. I mamy tutaj produkty właśnie do, głównie do włosów. Jak widzicie, mam tutaj całą taką torbę, ale nie bójcie się, z tej torby również parę rzeczy powędruje do Was. Pokażę Wam to pokrótce, ponieważ jest tego, tak jak mówię, dość sporo, a też nie chcę, żeby ten film trwał wieki, więc najpierw Wam pokażę może wszystkie maski, które otrzymałam. Są to wszystko maski regenerujące. Pierwsza z tych masek jest to maska, która ma zmniejszać wypadanie włosów. Druga z tych masek ma być maską do włosów jasnych, która ma wzmacniać włosy, szczególnie właśnie na przykład takie roześniane końcówki jak moje. A ostatnia z tych masek jest to maska do włosów farbowanych, która ma keratynę oraz rumian rzymski. Są bardzo pojemnymi produktami i myślę, że mogą starczyć na dość długo. Kolejna rzecz jest to szampon głęboko oczyszczający Pure Wax do każdego koloru włosów przed maskami. Ma on w sobie pantenol, aloes i pictone olaminę. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Filomaxa, to już Wam pokazuję. Szampony i odżywki. Wyglądają one w ten sposób. Także to są kolejne rzeczy. I są to rzeczy właśnie z firmy Wax Cosmetics. Kolejna firma, która uraczyła mnie swoimi produktami do testowania, jest to firma Eveline Cosmetics. Na pewno ta firma jest Wam dobrze znana, niemniej jednak firma ta pokazała się właśnie na evencie Meet Beauty i postanowiła właśnie zaprezentować swoje najnowsze produkty. Podkłady, które otrzymałam od firmy Eveline Cosmetics, są to podkłady z serii Ideal Cover Full HD i powiem Wam szczerze, że są to podkłady matujące, kryjące, które mają w sobie również SPF. Myślę, że więcej powiem Wam w teście, który zrobię na ten temat, a na pewno go zrobię. Kolejna rzecz z Eveline Cosmetics jest to intensywnie ujędrniający peeling do ciała o zapachu kawowym. Ja bardzo lubię tego typu produkty jak peelingi, same dobrze o tym wiecie. I bardzo chętnie się skuszę właśnie na wytestowanie tego oto produktu do peelingowania ciała, ponieważ ja po prostu to bardzo lubię i się bardzo z tym dobrze czuję, kiedy właśnie mogę sobie to ciało wypielęgnować peelingiem. Kolejne rzeczy, które otrzymałam od firmy Eveline Cosmetics, to są bronzery. Pierwszy z tych bronzerów jest to bronzer Art Makeup Professional Natural Bronzing w kolorze 51 Matte. I jak widzicie, ten kolor jest taki dosyć, jeszcze nie odpakowane te rzeczy są, ale ten kolor jest taki dosyć chłodny i myślę, że nada się do konturowania, także bardzo fajnie. A drugi z tych produktów jest to po prostu puder. Jest to puder w kolorze Golden Caramel 24. Jest to puder matująco wygładzający, także również pójdzie w ruch do testowania. Kolejne rzeczy z Eveline Cosmetics to uwielbiany przeze mnie korektor z Art Scenic Concealer 2 w 1. Kolejna rzecz z Eveline są to Satin Blush, są to róże. I mam te róże w dwóch kolorach. Pierwszy to jest 01 Soft Pink, drugi to jest Desert Rose 02. Pierwszy z nich jest bardziej żywy, ten właśnie Soft Pink, a drugi z nich jest taki bardziej zgaszony i myślę, że jest taki bardziej właśnie dzienny i taki bardziej stonowany, także bardzo fajnie. Obydwa te produkty są generalnie matowe i nie pozostawiają żadnych takich drobin, więc to jest ogromny plus. I ostatnie rzeczy z Eveline Cosmetics, jest to błyszczyk, który sobie wybrałam, jest to błyszczyk Magic Gloss Lip Gloss BB. I kolejne dwie szminki, które otrzymałam, są to, jest to seria Color Edition z Eveline Cosmetics i tutaj mamy te dwa kolorki. Pierwszy z nich to jest kolorek 723 Hot Fuchsia, a drugi z nich jest to kolorek 703 Candy Angel. I ten Candy Angel jest właśnie taki bardzo delikatny i bym powiedziała wyważony. I pachną te pomadki dokładnie tak samo jak Rimmel The Only One.
Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Eveline. Kolejne produkty to produkty firmy Golden Rose, które mam w takiej małej torebeczce. Produkty, które otrzymałyśmy z Golden Rose, jest to szminka z najnowszej serii Sheer Shine. Szminka ta przychodzi do nas w takim opakowaniu, ja otrzymałam ją w kolorze 01. Jest to taki bardzo delikatny nudziak i myślę, że się również idealnie sprawdzi na dzień. Ja bardzo lubię tego typu produkty i ten produkt również ma podobne wykończenie, jak i podobny design do pomadek z Rimmel The Only One. Drugi produkt z Golden Rose jest to lakier z serii Ice Chic i wygląda on w ten sposób. Ten produkt będzie lądował do Was, ale dowiecie się później, co będziecie musiały zrobić, aby ten produkt między innymi wylądował w Waszych rękach. Teraz przechodzimy do siatki z Palmersa. Z Palmersa otrzymałyśmy takie reklamoweczki z samplami i powiem Wam, że tutaj znajdujemy generalnie próbki, więc mamy tutaj próbki produktów do ciała. I kolejne rzeczy, które tutaj mamy właśnie od firmy Palmers, są to dalej próbki, ale troszeczkę w większym formacie. Bardzo mnie do siebie te produkty z Palmersa przekonały, kiedy miałam wczoraj z nimi do czynienia, więc bardzo chętnie je wytestuję. Kolejna firma, która uraczyła mnie swoimi produktami, jest to firma Schwarzkopf Got To Be i w tej oto siatce znajdują się produkty do włosów. Pierwszy produkt, który otrzymałam, jest to produkt, który już wielokrotnie zachwalałam w swoich firmach. Jest to pełnowartościowy produkt z Schwarzkopf Got To Be. Jest to lakier do włosów z serii Volumania, który ma piękny malinowy zapach, ja go uwielbiam, także bardzo się cieszę, że mam dzięki temu zapas. Następny produkt jest to produkt pełnowartościowy z Gliskura i jest to Ultimate Resist, ekspresowa odżywka regeneracyjna, która ma ułatwić nam rozczesywanie, ma również dać odporność i objętość naszym włosom, więc również jestem bardzo ciekawa, ponieważ takiej odżywki jeszcze nie miałam. Następna rzecz z torby Schwarzkopfa jest to maska intensywnie regenerująca z Gliskura. Przedostatni produkt jest to również z Gliskura produkt, to olejek do włosów suchych i zniszczonych. Ja ten olejek już u kogoś widziałam na jakimś kanale, ale nie pamiętam u kogo. W każdym razie ja olejki bardzo lubię, więc bardzo chętnie również go wytestuję. I ostatni produkt z Schwarzkopf Got To Be jest to puder do włosów, który ma unosić nasze włosy u nasady. I jestem bardzo ciekawa tego produktu, ja już wielokrotnie za nim patrzyłam w sklepach i chciałam sobie go kupić, ale zawsze jakoś w końcu nie dochodziło do tego zakupu, w sumie nawet nie wiem czemu. Więc bardzo się cieszę, że dzięki temu pudrowi do stylizacji włosów będę mogła te włosy sobie jakoś, wiecie, nadać im troszeczkę więcej burzy na głowie i być może będzie to wyglądało całkiem ciekawie, także może też zrobię test dla Was, to już zależy od Was, koniecznie piszcie mi, które z tych produktów mam wytestować przed Wami na żywo. Kolejna torba jest to torba z firmy Liren i jak widzimy tutaj na wstępie od razu po samej torbie najnowszy ich produkt jest to produkt podkład, który się nazywa No Mask i ja Wam już pokazuję, jak ten produkt wygląda. Przychodzi on do nas w takim opakowaniu, wygląda w ten sposób. My na warsztatach właśnie z makijażu z Liren miałyśmy okazję widzieć ten podkład w akcji. Powiem Wam szczerze, że widziałam z bliska, przyglądałam się, jak Ania Orłowska właśnie wykonywała makijaż modelce i naprawdę podkład ten wyglądał obłędnie na twarzy. Jest to podkład płynny Fluid plus serum i on właśnie ma na celu nam nawilżać tą twarz, ale też od razu przy okazji spełniać wszystkie te funkcje, które spełnia podkład, czyli wyrównywać kolory skóry i upiększać naszą twarz, rozświetlać. I naprawdę on bardzo naturalnie wygląda na twarzy. Ja akurat mam kolor numer 02 naturalny, ponieważ jest to kolor, który nie jest taki najjaśniejszy, ale jednocześnie też może pasować do większości typów cer, które nie są takie totalnie białe jak ściana, a które są jaśniejsze. Kolejne produkty są to kremy do twarzy i są to kremy do twarzy Formuła Młodości. Jeden z nich jest kremem 65+, ale na to nie patrzcie, bo to nie jest dla mnie. A drugi krem jest to 45+ i on ma właśnie formułę rewitalizującą z czarną perłą i jest to krem na noc, który ma właśnie działać przeciwzmarszczkowo na naszą twarz. Następna rzecz z Liren jest to produkt fizjomicelarny żel. Jest to żel do oczyszczania twarzy. Myśmy właśnie miały taką okazję widzieć na tych warsztatach, jak oddziałuje błękitna alga, jak bardzo oczyszcza i jakie ma właściwości, więc ja bardzo chętnie wytestuję sobie ten pełnowymiarowy produkt właśnie oczyszczający. Jestem go niezmiernie ciekawa, już nie mogę się doczekać, kiedy te, których używam, się wyczerpią, aby móc użyć ten produkt. I ostatnie trzy rzeczy pielęgnacyjne, które otrzymałyśmy, jest to peeling cukrowy żurawinowy w wersji próbkowej, jest to kremowy żel do mycia twarzy z błękitną algą, również w wersji próbkowej, oraz stop pękającym piętą, krem do stóp 5 w jednym. Więc to są kolejne takie produkty, które są fakt faktem niepełnowymiarowe, ale próbkowe,
które będziemy miały okazję właśnie przetestować. Kolejna torba, która wpada mi w ręce, jest to pielęgnacja z firmy Bielenda. Już Wam pokazuję, co się znajduje w tej torbie. Jest to torba już przedostatnia z tych wszystkich. Wpada mi w ręce najpierw taki duży balsam do ciała. Jest to produkt pełnowymiarowy, ma 400 ml i jest on balsamem nawilżającym z depantenolem, który ma mega odżywiać i nawilżać właśnie taką mega suchą skórę. Kolejne dwa produkty, które wpadają mi w dłonie, są to pomadki ochronne z firmy Bielenda. Jedna z nich powędruje właśnie do Was. I kolejne produkty z Bielendy. Jest to make-up fluid matujący w kolorze 1. I ostatni produkt z Bielendy jest to maseczka dotleniająco nawilżająca, enzymatyczna, efekt rewitalizujący. I jest to taka próbka. Ja bardzo lubię tego typu rzeczy, bardzo lubię właśnie odświeżać swoją cerę poprzez właśnie używanie maseczek, aczkolwiek jak wiecie, nie cierpię tego, kiedy długo muszę chodzić z takim czymś na twarzy, no ale cel uświęca środki. Także tutaj mamy taką maseczkę właśnie do wytestowania. I ostatnia, największa torba. Jest to torba z Indigo. Indigo Nail Lab. W tej oto złotej kopercie otrzymałyśmy edukacyjną książkę, w której właśnie miałyśmy wszystkie informacje, których nam udzielano na warsztatach. Także tutaj się zawierają wszystkie te informacje. Mnie osobiście bardzo przypadła do gustu ta książka, ponieważ jest wykonana w bardzo taki właśnie prosty sposób, bardzo tak czysto, schludnie i czytelnie. I od firmy Indigo dostałyśmy lakiery i te lakiery wędrują do Was również w ramach rozdania. Kolejna rzecz z Indigo to takie małe zawiniątko, w którym mamy mnóstwo próbek kremów do rąk. Kolejne rzeczy z firmy Indigo są to balsam do ciała oraz krem do rąk. I są to naprawdę ogromne pojemności. Wyglądają one w ten sposób. To jest krem do rąk, a to jest krem do ciała. Także będę miała okazję przetestować pełnowartościowe produkty Indigo właśnie do dłoni oraz do całego ciała. Jestem niezmiernie ciekawa tych produktów. Też miałam z nimi wczoraj do czynienia bardzo blisko, namacalnie, więc również wywarły na mnie ogromne wrażenie. Kolejna rzecz z firmy Indigo są to też również takie zawiniątka. Nie wiem, co to jest, za chwilę wyciągnę i zobaczę. Są to próbki perfum z firmy Indigo. Bardzo takie eleganckie te zapachy są, bym powiedziała. Także mamy tutaj trzy perfumy od Indigo. Jeden jest w zapachu Bella Vita, drugi o zapachu Girlfriend, a trzeci o zapachu Pop Sugar. Wszystkie te zapachy są bardzo eleganckie, ciekawa jestem, jak długo się utrzymują. Kolejna rzecz z firmy Indigo jest to krem do rąk w takiej wielkości w sam raz do torebki. Olejek do ciała, body oil w kolorze różowym. Tak mi się podoba ta butelka, niezmiernie powiem Wam. Przeważa zapach zdecydowanie migdałowy, ale jest niesamowity. Powiem Wam, że na lato, o Jezus, się nie opędzicie od po prostu wszelkich pszczół, os i innych tego typu stworzeń, które lecą na takie słodkie zapachy i jak się miesza ten olejek, to on się tak niesamowicie mieni. Kolejne produkty są to również produkty do paznokci. Także mamy tutaj lakiery do paznokci, gdzie obydwa są bezbarwne. Znaczy przypuszczam, że ten jest taki delikatnie różowy, ale jakoś tego tak nie widać za bardzo nawet na pędzelku. Także są to kolejne dwa produkty. Tutaj jest napisane na opakowaniu, że to jest top coat, a to jest po prostu zwykły taki lakier bezbarwny. I kolejne rzeczy jest to masło Shea właśnie w takim opakowaniu, pachnie po prostu zniewalająco, zapach się nazywa Pop Sugar właśnie i właśnie tym produktem można wykonywać manikir masłem Shea. Jeżeli jesteście ciekawe, to koniecznie oglądajcie cały czas mój kanał, bo będę właśnie pokazywała filmik, będę robiła filmik na ten temat, także wyczekujcie. Także to jest kolejny produkt pełnowymiarowy, 75 ml. Kolejne rzeczy jest to serum Mirra Nail, także tak to wygląda, ma taki pędzelek jak korektor i można sobie właśnie aplikować poprzez wykręcanie na paznokcie tak jak lakier i dzięki temu możemy sobie właśnie odżywić nasze paznokcie. I ostatnia rzecz jest to pilniczek taki gumeczkowy, właśnie dzięki któremu możemy wykonywać manikir masłem Shea. Tak jak powiedziałam, będę to pokazywała na swoim kanale, także jeżeli jesteście ciekawe tej metody, to musicie po prostu mnie oglądać, dziewczyny, i nie macie innego wyjścia. I to by było tyle. Jeszcze jest taka fajna smyczka złota, która mi się bardzo podoba i myślę, że to będzie bardzo fajny motyw, żeby sobie właśnie przyczepić klucze lub coś innego, co chcemy mieć przy sobie. I tutaj właśnie jest takie hasło przewodnie. Indigo Shine Bright Like a Diamond. Także dziewczyny, to by było na tyle tych wszystkich moich produktów, które dostałam.
Mam nadzieję, że tego typu filmik okazał się dla Was przydatny, że mogłyście po prostu zobaczyć naocznie, co takiego dostajemy. Nikt się z tym nie ukrywa, przynajmniej ja nie znam takich osób, które by się z tym ukrywały, czaiły albo, nie wiem, kłamały, że na przykład, nie wiem, kupiły to sobie, a dostały. Ja się z tym nie kryję, bo nie ukrywam, że po prostu my dostajemy różne rzeczy, ale nie dostajemy tego za darmo, tak jak wiele osób myśli, tylko dostajemy to w zamian za to, że po prostu firmy te uznają, iż my jesteśmy w stanie zrobić jakieś rzetelne na przykład recenzje, że jesteśmy w stanie wypowiedzieć się obiektywnie, albo też po prostu wiedzą, że na pewno te produkty zostaną przez nas słusznie wykorzystane i że po prostu dobra opinia o nich lub jakakolwiek pójdzie w świat. No i teraz część, na którą oczywiście pewnie czekałyście z wielkim utęsknieniem, czyli rozdanie. Ja ogólnie chciałabym, aby to rozdanie było takie troszeczkę inne niż zawsze, ponieważ warunek będzie tak naprawdę banalny. Chciałabym, żebyście po prostu pod tym odcinkiem zadawali mi pytania do kolejnego Q&A. I wszystkie pytania, jakie macie, jakiekolwiek, naprawdę nie wstydźcie się, zadawajcie. Oczywiście wszystkie te pytania oznaczajcie najpierw takim oznacznikiem w nawiasie kwadratowym Q&A i ja zrobię właśnie razem z Wami i dzięki Wam kolejny odcinek Q&A, w którym po prostu poznamy się bliżej, a ta osoba lub te osoby, które zadadzą najbardziej ciekawe pytania lub zadadzą ich sporo ciekawych, takich wyjątkowych, oryginalnych, które mnie zainteresują i na które zechcę odpowiedzieć, to właśnie do tych osób powędrują nagrody. I jeżeli oglądałyście cały odcinek, to wiecie mniej więcej, jakie to będą produkty. Natomiast jeżeli nie oglądałyście całego odcinka, bo chciałyście wiedzieć, co dostaniecie w rozdaniu, no to mam dla Was taką wiadomość, że musicie obejrzeć odcinek od początku, ponieważ dopiero wtedy dowiecie się, co dostaniecie. Rozdanie trwa przez najbliższe 2 tygodnie. Wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o to rozdanie, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Koniecznie tam zajrzyjcie, ponieważ trzeba przestrzegać wszystkich punktów regulaminu, które dotyczą każdego z rozdań. Także koniecznie zanim weźmiecie udział, spójrzcie proszę w opis do regulaminu i dopiero wtedy zdecydujcie się na wzięcie udziału w konkursie. Przypominam tylko, że warunkiem wzięcia udziału w konkursie najważniejszym jest bycie subskrybentem mojego kanału oraz udostępnienie tego filmu na swoim Facebooku. Także koniecznie zapraszam Was do tego, abyście wzięły udział właśnie w tym rozdaniu, ponieważ przygotowałam dla Was mnóstwo nagród. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Pa!